Le Lavadou, 1 września 1940 roku. Dziś już siódmy dzień naszej jazdy. Właściwie jedziemy całkiem dobrze i gdyby nie to opakowanie bagaży i to pisanie przede wszystkim, można by wyjeżdżać znacznie wcześniej. Nieraz zapisuję pewne rzeczy wprost, na drodze. Stajemy kilka minut i piszę. Czuję, że inaczej mogłoby uciec. Wystarcza kilka niepowiązanych słów w notesiku. Jest to potem rolką filmu ze zdjęciami. Negatyw, wywoływany wieczorem i rano. Tadzio zachowuje się w tym jak mecenas sztuk. Ty tam pisz, ja już wszystko zrobię. O ten prawy hamulec nie martw się. Wyciąga linkę z pancerza, smaruje wazeliną, reguluje, poprawia, dokręca, zbiera graty, układa. Jędruś, popatrz, czy tak jest dobrze? Dobrze. No to ziań, ça va, n'est-ce pas? Oui, ça va très bien. Dziś wstałem koło 8. Tadzio jeszcze spał. Zostawiłem mu kartkę, że idę po zakupy i że pewnie wrócę koło 10. Nie wiedziałem właściwie gdzie iść, ale jakaś babcia w zupełnie pustym sklepie powiedziała mi, że w odległym o 3 km La Seine może coś znajdę. Mais pas grand chose, vous avez maintenant, oh là là, c'est bien difficile. Idę do La Seine. Po lewej stronie zalew morski. Na nim grzeją się w słońcu łodzie podwodne. Nie lubię łodzi podwodnych. Mają w sobie coś z płaza. Smukłe, szare ciała, od których bije jakby chłód głębin, po których wiją się, płochliwe, kąsają po nogach z determinacją tchórza. Wstrętna broń. La Seine jest przedmieściem Toulonu. Na ulicach ruch, szczególnie i przed sklepami. W bistrach marynarze z czerwonym pomponem na czapce. Wszędzie ich pełno. Widać, że nie wiedzą, co począć z czasem. Po co Francja marynuje te okręty? Nasi już dawno byliby gdzie indziej. Przecież oni tutaj poddali się na pewno korespondencyjnie, listownie albo telegraficznie. Ci marynarze nie mają chyba nerwów, serca i nawet rozumu. To są rzeczy, których nie jestem w stanie pojąć. To nie jest już nawet kartezjańskie. W jednym ze sklepów znalazłem dwie puszki fasoli. Szukam sera, ale o to trudno. A gdy w końcu znalazłem ostatni Cantal w całym La Seine, dali mi tylko pół funta. Szukam wszędzie konfitur. Nigdzie nie ma. Jest już upał. Mistral ustał. Wchodzę na piwo. Przy kontuarze jakiś marynarz i dwaj cywile. Głośna dysputa. Może ty że największa bitwa była nad Marną. To była najważniejsza bitwa. My no, pod Reim. Tam się naprawdę wszystko zdecydowało. Pod Reim? Czy dlatego, że poświęcili tam 100 tysięcy Amerykanów? Nie wiem, czy tam poświęcili Amerykanów, czy chodziło im o pierwszą, czy o drugą bitwę nad Marną, ale wiem, że tam na zalewie leżą łodzie podwodne. A dyskusja toczy się dalej. Kaskady niepowstrzymywanych słów o liściach laurowych, już dawno zasuszonych, dobrych jako przyprawa. Oni ciągle starają się je podać jako gorące danie główne, tak zwany plat de résistance. Jest takie medyczne określenie na pewien rodzaj pomieszania zmysłów. Łagodny, polegający na tym, że chory dwa pierwsze zdania wypowiada do rzeczy, a potem mówi wszystko od rzeczy. Nazywa się to la logorée. Wyciek słów podobny do wycieku ropy przy pewnej chorobie wenerycznej. La logorée jest chorobą Francji. I to już od wielu lat. Wydaje mi się, że to piwo ma taki sam stęchły zapach jak te słowa przy kontuarze. Wchodzę jeszcze do wędliniarni i pytam o konfitury. Są, ale w kilogramowych puszkach i patronka ostrzega mnie, że bardzo drogie. 20 franków puszka. Proszę, żeby mi je pokazała. Przynosi świetne morele, jedna z najlepszych marek francuskich. Nie chce mi sprzedać dwóch puszek. Zalewam ją strugą szeptu o nędzy ludzi wracających na rowerach do Paryża. Wpycha mi w kącie dwie puszki, żeby inni nie widzieli. Wspaniale! Jeszcze chleb, jajka, wracam obładowany. Żar zrobił się nieznośny i idę wolno. Nie patrzę już na zalew, odwracam głowę. Coś we mnie pękło, coś bulgoce. Do ust podchodzą słowa, których dotąd nie ośmieliłbym się wypowiedzieć głośno. W całym moim życiu żeniłem się ze wszystkim z miłości. Nie uznawałem innych małżeństw. To nie jest wygodne, ale co robić, gdy nie można inaczej? Z Francją ożeniłem się z wielkiej miłości młodego. I nagle tu, w Toulonie widzę
Przeczuwam wszystko, domyślam się tej perfidnej korespondencji i flirtów uprawianych między sztabem niemieckim i Clermont-Ferrand, między Clermont-Ferrand i Toulonem. Tu widzę Francję nagą, leżącą w Toulonie jak dziwka. Czeka i uśmiecha się z rezygnacją, rozchyla nogi, zdradza mnie. Pot cieknie mi po policzkach, szepce jakieś słowa. Och, może to jednak nieprawda. Odwracam głowę. Leżą cicho, popielate, smukłe. Tam dalej dwa krążowniki. Nie widziałem ich przedtem. Przychodzę do namiotu. Tadzio rozpalił ogień, pachnie kawa. Kręci się, zbiera, porządkuje. Dzień dobry, Tadziu. Jak się spało? Cisza. Wiesz, dostałem wspaniałych konfitur. Płynne złoto w puszce. Tadzio nic nie mówi. Zachowuje się, jakby mnie nie było. Podchodzę, obejmuję, nachylam się do twarzy. Czy gniewasz się na mnie o co? Odsunął mnie i powiedział. Ty ze mnie zejdź, bo mnie duszno. Co ci jest? Czujesz się niedobrze? A jak mam się dobrze czuć? Chodź! Ciągnie mnie na skraj lasku. Jesteśmy na górze i roztacza się stąd szeroki widok. Tadzio zauważył to samo co ja i pieni się. No, popatrzże się na ten szmelc, wskazuje na łodzie podwodne i na okręty. Widzisz, jak się poustawiali? A na co oni czekają? Na opakowanie, żeby Niemcom w zębach przynieść. Tu się udrze, Westerplatte i Warszawa, to dobre, ale to do fotografii. A oni tymczasem raz flaczki, raz ziemniaczki, raz kupelek skaczki. Szkoda każdego słowa. Wielka rewia soczystych przymiotników i rzeczowników. Wracamy do namiotu. Tadzio przełyka tak głośno, że słychać każdy łyk kawy. Od czasu do czasu pochyla się, zagląda popod liście i prostuje się. We mnie jest smutek, zawód, w nim bunt, bezkompromisowość człowieka młodej rasy i klasy. Czuję, że ten gniew udziela się także mnie. Mam ochotę spluwać i zwyczajnie kląć. Nie, niezwyczajnie. Barwnie, przeciągle i skomplikowanie. Tadzio zaciąga potem rzemienie w chlebakach tak, jakby zaciągał je na czyimś gardle. Urywa jeden i trzeba zmienić system pakowania. Zabiera nam to tyle czasu, że jesteśmy gotowi dopiero około 1:00 w południe. Nie ujedziemy dzisiaj daleko. Przejeżdżamy przez Toulon, śliczne miasto. Nowe, ładnie rozplanowane, ulice szerokie, gładkie, wysadzane drzewami i palmami. Olbrzymie, białe gmachy rażą oczy, kawiarnie przestronne. Wszędzie dużo powietrza i oddechu. Budowane z rozmachem, w ładnym, nowoczesnym stylu francuskim. Za Toulonem skręcamy w prawo. Jest wprawdzie krótsza droga do Hyères, przez które musimy przejechać, ale wolimy szosę nad morzem. Dzień upalny, bez jednej chmurki. Od morza chłodzi nas lekki, słonowilgotny powiew. Wszędzie pusto i cicho, bo nie ma samochodów i tłumu. Czyste, odcedzone piękno wybrzeża. Przetaczamy się wolno przez Hyères. Nagle ciszę rozsłonecznionego popołudnia rozdziera wycie syren samochodowych i przez ulicę przejeżdżają w pędzie dwa olbrzymie, szare Mercedesy. W nich upchani równo i prosto Niemcy. Mignęli, ale wydawało mi się, że dostałem pięścią w żebra. W ryku motorów, w zadartych wysoko rondach czapek, w tych bez zarzutu graficznie rozwiązanych orłach odezwała się rzeczywistość. Tadzio podjechał do mnie i pokazał głową w tył. Na inspekcję do Toulonu będą im salutować. Merci, pardon. Niemcy. Jeszcze ciągle o nich zapominam. Koło 5:00 po przejechaniu odcinka cudownej drogi dojeżdżamy do małej miejscowości kąpielowej, Le Lavandou. Właściwie dopiero odtąd zaczyna się łańcuch tych miasteczek zabawek letniskowych, przechodzący pod Saint-Raphaël w prawdziwy Côte d'Azur. To już przedpokój. Ładna, piaszczysta plaża, las i zieloność dotykają niemal brzegu. Postanawiamy tu nocować. Schodzimy z rowerów i brniemy w piasku do kępy wielkich krzaków. Tablica z napisem Camping Interdit. Rozglądam się. Do nas zbliża się dwoje młodych ludzi i równocześnie pod jednym z drzew dostrzegam namiot. Pewnie jego mieszkańcy. Podchodzę i pytam się, czy tablicę należy traktować poważnie? Nie, to tylko w normalnych czasach obowiązuje. Teraz można na całym wybrzeżu stawiać namiot, gdzie się chce. Nam pozwolili, więc i panowie mogą się rozłożyć.
Chłopak jest uprzejmy, dziewczyna bardzo ładna i zgrabna. Tadzio spogląda na nią dość żarłocznie i mówi: dobry warsztat i madełko, klasa, robota idzie. W tych ichnim namiocie wszystkie sznurki obluzowane i wygląda jak łach. Namiot istotnie wykazuje wiele luzów, ale tłumaczy Tadziowi, że na dzień zawsze popuszcza się sznurki. Śmieje się i radzi odejść daleko. Czego uszy nie słyszą, tego oczy nie widzą. Słońce powoli zachodzi. Tadzio zbiera drzewo na ogień, przegląda rowery. Ja będę robił kolację. Postanawiamy się objeść nieludzko, bo od 12 nie mieliśmy nic w ustach. W tym tulonie trudno było przełykać jedzenie. Miało się raczej ochotę na coś odwrotnego. Zapadła noc. Na niebo wyszedł jasny księżyc. Jest zupełnie widno, cisza, lekki plusk morza. Rozkładamy koc na piasku, z małej walizeczki Tadzia robimy stół i jemy. Tej kolacji chyba nigdy nie zapomnę. Noc ciepła i jasna, srebrzysto popielaty piasek i staniolowe morze. Apetyt, nieopisana rozkosz, bezmyślna i zdrowa. Piękno nie porusza tu żadnych wspomnień, nie kojarzy się z niczym, ani z muzyką, ani z poezją. Jest pięknem, które się je tak samo, jak te sadzone jajka ze szpinakiem z puszki i zapija szklanką czerwonego wina. Nie czuje się potrzeby wykołatania z siebie żadnych uczuć czy wzruszeń, tęsknot lub marzeń. Tu za jednym zamachem można się oduczyć tej słowiańskiej tęskliwości, niebieskookiej, łanowo-równinno-zbożowej. Tutaj piękno jest. Jest na talerzu. Jest tak uchwytne, że jem jajka, szpinak, księżyc, morze, sałatkę z pomidorów, fasolę i oblizuję się. Może właśnie ta uchwytność nie powoduje ani chęci, ani potrzeby rozpuszczenia myśli, przeciągu w duszy. Skowronki? Tu się jest strzela i zjada pieczone. Nic innego nie przychodzi mi na myśl przy skowronku. Żadne jakieś boży kmieć, żadne tiu-tiu, a frrr. Keksy z winem i z cukrem, winogrona. Potem kładziemy się na piasku i palimy, wydmuchując dym w księżyc. Nie chce nam się iść do namiotu. Leżę i piszę przy księżycu. Już pierwsza. Thank you.